Siemano, pokażę nową metodę. To jest to obejście patcha solo glitcha na kasę, na te apartamenty. Tak samo na transferowanie jej postaci. No pokażę za jednym zamachem i metodę dla Xboxa i dla PS4. Czyli tak, na pierwszej postaci najdroższe apartamenty, pozycja 4, 5 i 6. Jest to w moim przypadku facet. Na drugiej postaci, na babce, pokażę, że na pozycji 4, 5 i 6 w tych budynkach muszę mieć te najtańsze. I tu jest metoda, najpierw pokazuję dla Xboxa, żeby ją zrobić, to trzeba przełączać się właśnie z tej postaci z tańszymi budynkami na tą, które ma droższe. I tu będziemy używali netcata. To jest dla Xboxa, netcat jest wymagany. PS4 może zrobić to w ten sam sposób, albo może to robić poprzez zawieszenie aplikacji. Tylko jeżeli ktoś robił tą metodą wcześniej transfer stroi z jednej postaci na drugą, a miał na przykład lub ma te apartamenty, budynki w tych miejscach, upewnijcie się, że kwoty pasują, czyli Eclipse Tower ma te swoje tam 550 tysięcy czy nie, bo mogły się przenieść wam ceny na apartamenty z babki, czyli te tańsze. Jeżeli tak, to musicie sobie od nowa je kupić, no stracicie te 1,5 bańki, ale musicie je od nowa kupić, umieścić w tych samych miejscach, żeby kasa się zgadzała, no ale to się wam szybko zwróci. Czyli tutaj tak, pozycja 4, 5 i 6 to są te najtańsze. Zobaczcie, tu mam te niskie ceny. Zwróćcie uwagę, czy te ceny czasami nie macie na Eclipse Tower. Bo wtedy wam ten glitch nie wyjdzie, nie zarobicie nic, wręcz chyba przeciwnie. I teraz tak, tu będziemy potrzebowali netcata sobie, jak ktoś tam ma netcata, nie wie, które to jest IP od konsoli, to wystarczy sobie wejść na ustawienia sieci zaawansowane i tam wam pokażę swoje IP, jeżeli macie na routerze połączone więcej urządzeń. Zaawansowane i tu mam mój adres IP 104, końcówka. Się tym nie jarajcie, bo tu co rusz jest inne. I teraz tak, idziemy na Xboxie. Wybór postaci. I będziemy wybierali tą postać męską u mnie, tą, która ma droższe apartamenty. Jak usłyszymy te bum, 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 wyłączamy tym netcatem internet. Na tym pasku, przed te niebieskie badziewie, co tam widać, na sam koniec przesuwamy. I to tylko używamy raz, czyli wybieram postać i tutaj te błyski, bum, bum, bum. Teraz wyłączam internet. Najeżdżam sobie tam ustawić, żeby włączyć internet, czy nawet na tą ikonkę Wi-Fi. Jak wyskoczy mi komunikat, że nie udało się wczytać stanu gry dla postaci numer 1, tam 2, w zależności kto jak to robi, w którą stronę, włączam internet i potwierdzam obydwa te komunikaty. Czyli włączam internet, potwierdzam ten i załaduję je normalnie na sesję. I tutaj są zmienione kroki. Gdybym od razu poszedł na wybór postaci, wybrał, mimo że na moim facecie nadal pisało błąd, wybrałbym go, to i tak by mnie nim wtało. To już wczoraj przerabiałem, chciałem sobie poprawić ten Magic, od wczoraj już to przerabiałem, no i mam błąd. A to teraz robimy tak, że idziemy start, online, kreator, idziemy na kreator. W kreatorze będziemy klikali na wybór postaci dopiero, czyli start, online, wybierz postać. Czyli jestem w kreatorze, daję start, online, wybierz postać. Teraz dopiero wybieram tą moją postać z błędem, czyli mojego faceta. Mimo że ja go wybiorę, potwierdzę, tam kliknę, to i tak mnie wczyta z powrotem do wyboru postaci i wtedy już moja postać męska nie będzie miała błędu, a ja wtedy wybiorę swoją kobitkę, na którą się przenoszą te ceny tych apartamentów. Czyli patrzę, no tu mam błąd,
na facecie napisane, wybieram go. Jak go wybiorę, mam ładowanie, wyskoczy dołączanie do GTA i tak wrócę do pokoju wyboru postaci. Teraz facet już nie ma błędu, ale teraz właśnie wybieramy tą postać, która miała te tańsze budynki, czyli kobitkę. Wybieramy kobitkę i tu nas już załaduje kobitką na sesji. Dobra, teraz przejdziemy do metody PS4. To jest postać z droższymi apartamentami. Idziemy na tryb fabularny. Tu na trybie fabularnym dowoli, jak wy tam chcecie sobie zawieszać aplikację, to wasza sprawa. Albo ustawi na podwójne kliknięcie jakiś filmik już tam z galerii, ten przytnij na podwójne kliknięcie, albo tak jak ja tu YouTube'a czy tam Spotify'a, to już jest wasz wybór. Ale trzeba to ustawić na podwójne kliknięcie. Tu idę na telewizja wideo, na podwójne kliknięcie PS-a ustawiam sobie YouTube. I klikamy to samo. Start, online, kreator. Jak w prawym dolnym rogu zobaczę, że kręci mi się żółte kółko, od razu daję 2 razy PS-a, odpalam tego YouTube'a, potwierdzam to, że zawieszam aplikację. Mi tu YouTube się nie odpali, bo te HDCP mam wyłączone. Potwierdzam to, tu sobie czekam z 5 sekund i wracam do gry. Mam to ładowanie, dostaję komunikat, potwierdzam go, potwierdzam ten drugi i tu normalnie już mnie załaduje kobitką, nie kobitką, no załaduje mnie kobitką na sesję i tam znowu będzie to samo, start, online, kreator, z kreatora na start, online, wybierz postać, będziemy wybierali tą postać z błędem, znowu nas cofnie do wyboru postaci, no i wybieramy tą postać, która ma te tańsze budynki, no tą kobitkę, no bo ja to mówię, no kobitka. Kreator, w kreatorze wybór postaci, wybieramy tą z błędem, wrócimy, wybieramy tą bezbłędną, kurde, czyta nas na sesję, już możemy dokonywać zamiany. Te zwykłe budynki za apartamenty, których nie tracimy, one cały czas u nas zostaną na tym facecie. Miałem błąd, wróciłem, facet już nie ma błędy, ma te numerki, ale wybieram babkę i też załaduje mnie babką, dlatego tu jest drugie okienko mniejsze z PS-a, a tu wróciłem większym oknem do Xboxa. I wczytam je na sesję, to normalnie wchodzimy w to Dynasty 8, kupujemy te najtańsze budynki po 26, 25 chyba i pół, jakoś takie ceny tam są i zamieniamy po prostu za te nasze apartamenty i dostajemy zwrot kosztu po 550, 490, 495 tysięcy, także jest to praktycznie 1,5 miliona w kilka minut, bez żadnych limitów sprzedaży, bez żadnego kopiowania, a od bez żadnych znajomych, kompletnie 100% solo. No jedyny minus może być na Xboxie, że może dostać taki błąd, jak ja miałem ostatnio, jak pokazywałem ten slot z naklejkami, że wylogowywało mnie z Xbox Live'a, to musiałem dołączyć do kogoś, kto gra w GTA. Dzisiaj to robiłem, jakoś żadnego błędu nie dostałem, no ale to jest taki tam uboczny. A tu widać, zamieniam, jest 550 tysięcy, kolejna chałupka. Zamień za 452 500, kolejna, a 492 500, no 1,5 bańki w kilka minut. Dobra, to by tak samo można, przypomnę, tą samą metodą teraz można sobie nadal transferować stroje. Dobra, to by było na tyle. Jak się pokaże coś nowego, postaram się najszybciej to wrzucić. Elo.